Dobry wieczór, Comedy Lab. Dawno mnie tu nie było, może jakiś hałas? Przyznam się, że jestem sarkastyczny i złośliwy drajer. Prawie socjopata. Niedawno były takie jaja, bo obserwuję trochę życie, że wybuchnął wulkan gdzieś tam na Hawajach. I odrobina empatii. Trzeba się zastanowić, co można tym ludziom powiedzieć, no nie? Ja bym powiedział bardzo proste zdanie do tych ludzi. Moi kochani, następnym razem, jak jebnie jakiś wulkan, będzie lawa, proponuję wam, kochani, przywieźcie jakąś głupią pozę. Najlepiej na stojąco taką, albo taką, no. A potem jak was kula odkopią za jakieś 300 lat, to rozjebiecie mózgi naukowcom, prawda? Ktoś tu ma coś wspólnego z NFZ-em? Ręka w górę? Jakaś praca? Coś z tego? Nie. To powiem wam, że NFZ na przykład poszerzył zakres swoich usług ostatnio. Dowiedziałem się. Poszerzyli swoje usługi o usługi pogrzebowe. Najbliższy termin za 2 lata. Tak. Póki co zakopią cię w parku, nie? Jeszcze było coś takiego, że człowieka zżarł rekin. Zdarza się, po bon appetit, tak? Postanowiłem, że jak gdzieś przyjdę, troszkę się przejadę po publiczności. Tu widzę na przykład bardzo piękną dziewczynę. Nic śmiesznego. Jest piękna. I co? Widziałeś kiedykolwiek rekina, ale tak w naturalnych warunkach? Nie. To ci wyjaśniam, że rekin jak cię zobaczy, i to jest udowodnione, wiesz, rekin robi koło ciebie takie 2 potężne kółka, wiesz, zanim cię zeżre. Rekin zostawia ci czas, ażebyś się zdążyła zesrać ze strachu i nie musiał cię pożerać razem z gównem w dek. No, ale to jest prawie na logikę. No, co? Niemożliwe. Po drugie, jesień. Kompletnie, na przykład, ja nie rozumiem ludzi, którzy się dźwigają z dupę rano o 4-5, powiedzmy, i jadą na jakieś cholerne grzyby po lesie zbierać. Ja tego nie rozumiem. Ja na przykład też czasami wstaję 5 rano, biorę samochód, prawda, i jadę gdzieś na grzyby. Ale ja na przykład zabieram łopatę, żeby przy okazji kogoś zakopać. Ma to wtedy większy sens. A nie? Po drugie, wymyśla się ostatnio, była taka po prostu kampania, że tak powiem, żeńskie nazwy męskich zawodów, prawda? I tutaj na przykład mamy też piękną dziewczynę. Wyobraź sobie cmentarz, tak? Smutny pan ubrany na czarno z łopatą. Jest to grabarz, prawda? I wyobraź sobie na przykład siebie w koszmarnym śnie. Stoisz na cmentarzu ubrana na czarno z łopatą. Więc jesteś grabarka, tak? Ja nie? Pojechali mam na przykład, bo już to kiedyś rzuciłem ze sceny, czy jest tu ktoś z policji? Pewnie nie. Ze Straży Miejskiej. Bardzo dobrze. Pokrewna służba. Mówi się na policjantów, że to jest pies, tak? I na przykład od dawna mam ochotę na przykład spotkać piękną dziewczynę w mundurze na ulicy, policjantkę, i odezwać się: ale sucz. Ciekawe, czy oberwę pałą, no bo skoro jest pies, to i musi być sucz. Na logikę? Tak. A jeszcze jest na przykład coś takiego, że mówi się przeważnie, że coś wymyśliło NASA. Coś wymyślili na przykład amerykańscy naukowcy, albo na przykład rosyjscy. Rosyjscy na przykład po prostu odkryli coś takiego, że na drodze doświadczeń przy użyciu myszy laboratoryjnych, że spotkanie z ciałem kotem zazwyczaj źle się kończy. Dodam jeszcze tak pod koniec. Pracuję w miejscu, gdzie jest bardzo dużo kobiet. No i co dziewczyny najczęściej słyszycie od facetów po przyjściu do pracy? Dzień dobry pani, pięknie wyglądasz, no nie? Pięknie wyglądasz, o której kończysz pracę, nie?
blisko rok czasu na uniwersytecie mówiłem do kobiet: dzień dobry, oby to pani szybko zeszło. Dzień dobry, oby to pani jak najszybciej zeszło. No w sensie, żeby się dzień nie dłużył, nie? Po roku czasu zajarzyłem, że język polski jest pokrętny, a w pewnym wieku kobiety już nie mają żadnej wysypki, ani nie mają okazji nawet zdobyć wysypki, tak? Nie wiem, czy to jest szowinistyczne, czy złośliwe, to jest bardziej realizm. I tak na koniec dodam z mojej strony jeszcze ostatnie sekundy. Dziewczyny, które pracują w korporacji, to wiedzą, większość chorób wynika ze stresów, a tylko beneryczne z odrobiny przyjemności, tak? Cóż, dzięki, być może tu kiedyś jeszcze zajdę. Jeszcze raz wielkie balanże! Grudzecki! Nie byliście na tego nowi, co? A!